I teraz jest wszystko czyszczone. Czyszczone są naczynia. Tutaj akurat pozostałości po reszcie. Tu są pszczółki. Jak widać, to ja tutaj jestem tak samo jak przedtem. One są tu koło mnie, ja koło nich. Tutaj one sobie chodzą. Tutaj, jak widać, kręcą się. Tu już wyczyściły pięknie. To jeszcze na jutro, na rano zostawiłem, żeby jeszcze sobie coś jeszcze nieco poprzeczyszczały. No jak widzicie, to jestem tutaj. No jestem przy pszczółkach. O. No jestem ubrany tak jak ubrany. No tutaj czyszczą dalej sobie. Tu jeszcze sobie czyszczą. Tu sobie czyszczą. Tu pszczółki sobie chodzą. Tu sobie chodzą pszczółki. Tu chodzą sobie pszczółki. Tutaj też czyszczą. Rozdzielałem specjalnie ramki. No żeby one to czyściły, żeby tutaj się czasami nie próbowały zagnieździć. Także tak to wygląda. Tam już wszystko zabrałem. No, starajcie się zawsze rozdzielić te ramki, żeby one, tu już pod wieczór jest trochę, to zawsze, no widzicie, ja tu porozdzielałem już troszeczkę, no, to tak, żeby ten miód jeszcze, tam gdzieś jeszcze nie pozostaje, to jeszcze jutro pewnie, a później sprzątnę i znowu zamknę je tak, jak tutaj. Tu jest zamknięte są. Jak już nie ma pszczół, nie ma nic. Pozamykane już jest wszystko elegancko. No i to jest pomocne przy zbiorze miodu, bo jak sami widzicie, tu były zbiory miodu różne. Także zawsze te pszczoły jeszcze ten wóz zabiorą, jeszcze zabiorą miód. No i to przede wszystkim czysto, żeby było, także to jest najważniejsze. Tak, żeby było czyściutko. To jak widzicie, w środku jest czyściutko, ładnie. Zawsze trzeba umyć, wypielęgnować. No i to jest, no i to jest tak jak w życiu. Jak jest kłótnia i złość, no to jest to. Jak ktoś lubi w brudzie siedzieć albo w czymś, no to wiadomo. Tu jeszcze one zbierają. No, ale teraz już pod wieczór to już ich mało jest, ale tu było bardzo dużo tego. No, w tej chwili ja trochę poruszę. Tu do rana one to wszystko praktycznie zbiorą. Ten wóz, bo będą miały do budowy ramek do tego, także pozdrawiam. No kocham was, szanuję, no i pozdrawiam z tobą pszczółkę. No to cześć, pa. Żegnam was. Miłego wszystkiego. No to na razie.